Poseł Ko nie ma wątpliwości. Taki zarzut mógłby usłyszeć Kurski. Nie jest wykluczone, że już wkrótce Jacek Kurski stanie przed sądem. Tego domaga się minister Bartłomiej Sienkiewicz. Zawiadomienie w tej sprawie znalazło się już na biurku prokuratora. Jaki będzie jego dalszy los? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Goszczący w Fakcie Live poseł Konrad Frysztak, Ko, nie ma jednak wątpliwości, że są podstawy, by były poseł PiS usłyszał zarzut. Jaki konkretnie? Przypomnijmy. W piątek, 22 marca, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. Były prezes TVP zniszczył publiczną instytucję, napisał w mediach społecznościowych. W poniedziałek, 25 marca, głos w sprawie zabrało Centrum Informacji TVP. TVP skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości przy zawieraniu umów. W dniu 21 marca Telewizja Polska S.A. w likwidacji skierowała do prokuratury zawiadomienie w sprawie szeregu nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania, co narazić mogło TVP na szkodę wielkich rozmiarów, napisano w komunikacie Centrum Informacji TVP. To efekt trwających działań kontrolnych prowadzonych w spółce, wyjaśniono. Poinformowano także, że zawiadomienie dotyczy działań firmowanych przez byłego prezesa zarządu TVP Jacka Kurskiego, a także inne osoby pozostające w różnych okresach członkami zarządu oraz rady nadzorczej. Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie wyklucza, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw będzie uzupełniane o kolejne wątki, gdyż kontrola i szczegółowa analiza dokumentacji w spółce prowadzone są nadal na szeroką skalę, zaznaczono. Poseł Ko o ewentualnych zarzutach dla Jacka Kurskiego. W poniedziałek gościem Faktu Live był Konrad Frysztak. Poseł Ko został zapytany o sprawę Kurskiego i konsekwencje prawne wynikające z okresu pełnienia przez niego urzędu prezesa TVP. Jako prawnik przypominam sobie doskonale taki artykuł z kodeksu karnego, który mówi o sprawstwie kierowniczym i tutaj bez wątpienia Jacek Kurski stojąc na czele polskiej telewizji. Wpływając, bo niejednokrotnie również z jego wypowiedzi w przestrzeni publicznej wypowiadał się, że są to decyzje, za które on bierze pełną odpowiedzialność. Powiedział Frysztak. To są decyzje prezesa telewizji publicznej, mam na myśli decyzje personalne, decyzje programowe, decyzje ramówkowe. To wyczerpuje znamiona sprawstwa kierowniczego i myślę, że będzie musiał się z tej sprawy Jacek Kurski, może przed obliczem prokuratora, może przed obliczem komisji śledczej, a być może przed obliczem po prostu społeczeństwa kiedyś wytłumaczyć, kontynuował. Polityk nie odpowiedział kategorycznie na pytanie, czy Kurski powinien trafić do więzienia. To nie jest decyzja polityka. Chciałbym, żebyśmy zakończyli w dyskursie publicznym taką debatę, kto powinien, a kto nie powinien, trafić do więzienia. Raz jeszcze przywołam swoje wykształcenie i powiem, że za to, kto trafia do więzienia, albo kto otrzymuje kary, od tego w Polsce zgodnie z konstytucją są sądy i trybunały, i to sędziowie, w zależności od tego, jaki będzie ten skład orzekający, będą decydować czy Jacek Kurski, a jeszcze wcześniej prokurator, który oceni, czy to zawiadomienie jest słuszne, mówił polityk. Ja jak powiedziałem, podpisałbym się pod takim zawiadomieniem. Prokurator oceni i ewentualnie po przesłuchaniach skieruje bądź nie skieruje akt oskarżenia wobec Jacka Kurskiego. Ale nie chciałbym dziś ferować wyroków, podsumował Frysztak.